Jak siema, tam? Bożo. Dzisiaj nie na enduro? Dzisiaj nie, dzisiaj ścigaczami. Jak tam? Dużo ludzi było? Bo my dużo, teraz no, dużo. A skąd przyjechałeś? Ze Świecia. Ze Świecia? O, to jest twój sprzęt? Poczekaj, no. Mario, zobaczymy sprzęta. Jak masz na imię? Adrian. Adrian. Kurczę, duży. 600. 600. Suzuki. Który rok to jest, powiedz? Powiem ci, że to jest chyba 00 albo 02. 02. Bandita 600. Taki by chciał Tomek, wiesz? Tak. No i dominatora widzę wsadziłeś? Tak. Coś pięknego. Ale też SC czy Nakeda szuka bardziej? Bez szafy. No, wiesz co, no jaki się trafi. Może być bez szafy. No bez szafy fajny jest, tylko że na trasy trochę gorzej, nie? Bo no. Nie, no na trasy to wiesz, takie, wiesz, do 200 km to może być, nie? Ile dałeś za niego, powiedz? 7, coś koło 7. Koło 7. A jest różnica między tymi, a tymi Nakedami? No jest różnica, tylko właśnie w obudowie, nie? A w cenie? W cenie... Podobnie. Trochę tak fajniej wygląda ta NK, bo jest tak okrągła lampa, więcej tego chromu, to tak pasuje. No ładny problem. I ze Świecia przyjechałeś i teraz gdzie lecisz? Też z powrotem, no, na house? Na razie tutaj się rozejrzymy. A, konkursiaka brałem udział, ale nie wygrałem. A co? 119 decybeli na ten, na najgłośniejszy wydech. A nie wiem, jak on zdjął debekillera. A pokażesz, jak to chodzi? No mogę pokazać. No. No dalej pokaż. W ogóle, gdzie ty stoisz? No, jeszcze dalej. Wiedziłem się, że kanał oglądasz? Oglądam. O, to super. Cieszę Nawet się. Nawet się już spotkaliśmy kiedyś w górnej grupie. Tak? Tak. A czym wtedy byłeś? KTM-em 400. O kurczę. I razem lataliśmy na kole, czy nie? No ja coś tam próbowałem, a ty z ziomkiem takim na WRC. A, z Patrykiem. Pozdrawiamy Patryka. A widzisz? Czyli na filmiku już byłeś? Byłem. A powiedz, co to są? To są crashpady takie duże? Tak, są crashpady, ale to nie ja zakładałem już na takich kupinach. Bo te crashpady, wiesz, jak teraz tak by ktoś popatrzył, o, bokser. A to nie wiem. Prawdziwa bandita, Adrian. Jest trochę bardziej pasowy. Za mały licznik. No. Aha, ale lusterka się złożyły. To musiała być prędkość. Kurczę. Adrian i jego bandita. Pierwszy raz tak widzę banditę, wiesz, tak w odpaleniu. Ma dużo tego jeździć. Na zlocie. Zawsze jak ujeżdżam, to chociaż z jednym się mijam, nie? Aha. Okej. Okay. No dobra, to trzymaj się. Gdzieś lecicie, czy... Wiesz co, no nie wiem, ale chyba na Inowrocław, wiesz? No, kawałek macie stąd, nie? Nie, 40 km. 40? A to no, myślę. To jest chwila, moment. Na grupę wpadasz kiedyś, czy...? Wiesz co, tam podobno nie wolno jeździć. No, podobno tak. No. Podobno na razie nie. Zobaczymy, jak się skończy. Wiesz, tak z marszu, nie, to może... Tylko tam są dwie, nie? Nie wiem, czy na tej... Dwie, na tej i na tej. Znaczy na tej... Co była czynna, podobno nie można, nie? A na tamtej... Tak w okolicy najlepiej? No my na Godziębę jeździmy. A, to nie kojarzę, to gdzieś tam koło was. Tam no, koło nas. Ale jak tego, to zapraszam. Obserwuj. Kiedy się wybrać. No. Też ostatnio mniej. I KTM-a masz nadal? KTM-a nadal. Masz. No i dobrze, taką 400, jak ty mówisz, ile 400 masz, tak? 400, no. No to tą 400
byliśmy u Mikołaja w Poznaniu i tam na kole upalaliśmy, jest filmik z tego. To musisz zobaczyć. Generalnie to nawet jak tego nie miałem, to po mieście też sobie latałem, nie? Bo daje radę. Tak w ogóle na enduro no to mamy moment nisko i też się fajnie po mieście jeździ. Nie od zera jest moc. Tutaj jednak trzeba trochę poczekać, nie? Do tych 5-6 tysięcy. Ale fajnie, gra ty, że kupiłeś. Idę zobaczyć i dalej. I do zobaczenia na trasie. Na razie. Trzymaj się. Idziemy do Mario teraz zobaczyć jego potwora. Mario, nie pogadasz, ale wiesz co, czekaj, bo ja lada moment będę też miał supermoto w przyszłym roku. No. Ale sporta co zostawiasz jeszcze? Sporta tak. Do kolekcji. Tak, nie. Wydech. Mówiłem ci o tym wydechu. Ten wydech kosztuje prawie 3000. Ładny stan jak na 95 rok. Nie będę ci mówił ile to jest dalej. 95 rok? Tak. 600 to jest spodzone powierzchnię. Olej, nie? Aha. Polkawice też świeża, jak jeszcze ma antenę. Znaczy to jest odpalisz, jak ten wdech chodzi? Raz chyba ją widziałem, nie? No. Na Godziębie byłeś. No. Ale nie wolno było dotykać wtedy. No, taką piękną, wylalaną. Tom byś mógł do mnie przyjechać, super Monciakiem. Ty to jedziesz z nami na miasto? A, bo to kopka no, jest. One z Ushivi też mają, tylko mam sobie cały kopek założyć, ale tak cięższe jest. 600 odpala Mario. Nie będzie łatwo. Nie, ona ma... Łodzie, elegancko. Na Facebooku. Wow. A ty to komentarzałeś? Jo, tam był czoł. A ty ładnie umiesz pisać, to ja rozumiem. No to przecież Bartas taką jeździł. Po tej góry to ja nie miałbym gdzie tam podjechać. On podjeżdżał. Aha, no tak. Ty, no to leci z tak. Chodźcie, przejedziemy, bo i tak my mieliśmy jechać na miasto, nie? Jedziesz z nami? Nie, bo jeszcze muszę tam zakupy zrobić i zaraz będę leciał. A, dobra. O, dzięki Mario, że pokazałeś, my będziemy pomału się zwijać. Jo. Kiedyś tam zajrzę do ciebie tam. Koniecznie, na Willy Boysów. To pogadamy, nie? Dobra. Jeszcze idę do tego sklepu, bo chcę jeszcze tego nowa bajka kupić, ten smal. Słychać? Słychać, kurde. Ale jak słychać? Słyszę Kacpra w uszach. Nara Mario! Jeszcze trochę i będziemy słyszeć się razem z widzami. Okej. Okay. Potwierdzone info. Zajebiście. No słyszę cię jak cholera w mordę. Teraz będzie ci się śnił mój głos po notach. Oen, a ty lubisz tak nawijać, chłopie. Ty jeszcze nie wiesz jak. Ja wiem jak.
i pojechali. I pojechali, pojechali. Pojechali, ale ja dołączam już. Kurwa, stary, ale ci słyszę tak wyraźnie teraz. No ja też. Jestem w szoku, nie? Zajebiście. Co, w lewo skręcacie? W lewo, nie? No. To ja też. Skręcamy w lewo. Muszę sobie szybę opuścić, bo to lepiej cię będę słyszał. Jest elegancko, naprawdę, kurde, może znasz jakiś fajny kawał. Jakiś fajny kawał? No. Nie, na kawałach to się nie zna, szczerze mówiąc. To nie opowiadaj. Już was doganiam zaraz. Co prawda wcale mi się nie spieszy. Czemu? A nie wiem. Lubię jeździć. Tak, nie tak. No. Ale fura jedzie fajna. No, widzę, niebieska. To jest chyba Nissan. Łocie, panie. O, ten słabo pojechał, ale tamten to szedł jak guna idzie. Ładnie. Ale by wyjebał w domu. Ale zapach gumy. Nie. Czujesz? Kolejny jedzie. Tu jest więcej gumy na tym asfalcie niż asfaltu. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu gumy. To tylko jak Kacper pali gumę, to tak czuć. Wracamy z Torunia do domu. Jak się wam podobało, dajcie lajka, dajcie koma. Chodziło mi o te interkomy nasze, czy to jest zjadliwe, czy nie. Zresztą nie wiem, czy to w ogóle zjadliwe jest, bo nawet nie słyszałem tego. Dopiero jak przyjadę do domu, no to muszę zobaczyć te nagrania. Wszystko słychać.
Halo? No jestem. Ale czego, nie słyszę go, wpadł już? No bo odjechałem kawałek. Dobra, ale wtedy ja to lepiej się słyszałem. Ale wiesz co, ja zobaczę, czy kurwa będę mógł odpalić. Nie możesz odpalić? Właśnie nie. O kurde. To już jadę do ciebie. Problem jest mały, Kacper nie może odpalić. Dobra. Odpaliłeś? Odpaliłem. Zobaczymy co to będzie z tego.